Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, mimo iż aktualnie reprezentacja Polski jest uznawana w świecie futbolu raczej za jedną ze słabszych drużyn, która miewa swoje przybłyski, to jednak w naszej historii posiadamy kilka spektakularnych sukcesów. Jak Polacy zdobyli złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich? Czy w przeszłości istniał polski piłkarz, który był lepszy od Roberta Lewandowskiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Nie zabraknie również kilku innych ciekawych anegdot na temat kadry Czesława Michniewicza. Zahaczymy także o wątek zbliżających się Mistrzostw Świata w Katarze. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie wam do gustu i usłyszycie coś nowego. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w Gliwicach. Dlaczego akurat tutaj? Jest to związane z projektem Pamiętajmy o sportowcach, którego mecenasem jest marka STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski oraz największa firma bukmacherska w Polsce. Co ciekawe, jest to drugi mural zrealizowany w tej współpracy. Pierwszą postacią upamiętnioną w ten sposób był Kazimierz Górski w Warszawie. Bukmacher kontynuuje swoją inicjatywę upamiętniającą wybitnych polskich zawodników. A więc znajdujemy się przy ulicy Przyszłości 2/6B w Gliwicach, gdzie właśnie został odsunięty mural jednego z najwybitniejszych polskich sportowców, Włodzimierza Lubańskiego. Warto wspomnieć, że powstał on z okazji 50. rocznicy zdobycia przez kadrę biało-czerwonych medalu olimpijskiego w Monachium. Pan Lubański na tym turnieju odegrał kluczową rolę, strzelając aż 2 bramki. Kibicujmy, aby takich inicjatyw było znacznie więcej. Zachęcam, abyście obejrzeli mural na żywo przy ulicy Przyszłości w Gliwicach. Na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Tutaj stoją moi koledzy z drużyny Górnika Zabrze. Ja sam nie zostałbym mistrzem olimpijskim. Ja sam nie zostałbym najlepszym strzelcem w Lidze Polskiej, gdybym nie miał takiego wsparcia. Bo ja mogłem się tylko poprawiać wtedy, kiedy w codziennym treningu pracowałem z bardzo dobrymi zawodnikami. A takimi byli moi koledzy z Górnika Zabrze i moi koledzy z reprezentacji Polski. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skandowania "Polacy, nic się nie stało". Jednakże reprezentacja Polski w piłce nożnej zanotowała przecież w historii kilka naprawdę wielkich sukcesów. Choć polscy piłkarze nie wygrali nigdy Mistrzostw Europy czy też Świata, starsze pokolenia pamiętają inne osiągnięcia naszych orłów. Na pierwszy poważny sukces reprezentacji Polski przyszło kibicom czekać do 1972 roku. Wtedy to odbywały się w Monachium letnie Igrzyska Olimpijskie, na które zakwalifikowało się 16 ekip z całego świata. Polacy trafili do grupy D, gdzie przyszło im rozegrać mecze z ekipami Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Kolumbii oraz Gany. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Polska drużyna wygrała 5-1 z Kolumbią, 4-0 z Ganą i 2-1 z Niemiecką Republiką. Dzięki temu awansowała z pierwszego miejsca do kolejnego grupowego etapu rozgrywek. W 1972 roku mecze piłki nożnej na Olimpiadzie nie były jeszcze rozgrywane w formacie drabinki turniejowej. Zwycięzcy dwóch grup mierzyli się ze sobą w finale, zaś drugie miejsca spotkały się w meczu o brązowy medal Igrzysk. W grupie drugiej Polska zmierzyła się z reprezentacją Danii, a w meczu padł remis 1-1. Kolejne spotkanie miało zabarwienie polityczne, gdyż był to mecz przyjaźni ZSRR, wygrany przez Polaków 2-1. Trzeci piłkarski pojedynek Polaków był przeciwko reprezentacji Maroka, którą biało-czerwoni pewnie pokonali aż 5-0, awansując tym samym do finału rozgrywek. Mecz o złoty medal odbył się pomiędzy reprezentacją Polski i Węgier 10 września 1972 roku. Tak tamto starcie wspominają byli już piłkarze. To był mecz finałowy i wiadomo było, że jeżeli wygrywamy ten mecz, to jesteśmy mistrzami olimpijskimi. Nie byliśmy w ogóle faworytami. Jak jechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie, to prasa nawet pisała, po co oni tam jadą, niech Polonia Bytom jedzie, bo ostatni sparing z Polonią Bytom przegraliśmy 3-0. Zdenerwowanie przed meczem było niezwykłe. Ja pamiętam, przypominam sobie, że w szatni przed meczem byliśmy bardziej zdenerwowani, aniżeli normalnie przed każdym meczem. Wymienialiśmy ze sobą różnego rodzaju uwagi. Byliśmy skoncentrowani do perfekcji, dosłownie przed tym meczem. Pomimo ostrej walki i wyrównanego pojedynku Polacy wygrali ten mecz, pokonując Węgrów 2-1. 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo
sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Kluczową rolę na wspomnianej olimpiadzie odegrał Włodzimierz Lubański. Polski napastnik, który w wieku zaledwie 16 lat zadebiutował w Ekstraklasie, dosłownie robił furorę na całym świecie. Do tego stopnia, że zgłosił się po niego sam Real Madryt. Jednak w tamtym czasie transfer za granicę graniczył z cudem. Wielu ekspertów czy też kibiców zastanawia się, czy gdyby Lubański w tamtym okresie przeszedł do Królewskich, to byłby lepszy od samego Roberta Lewandowskiego. Ciekawej wypowiedzi na ten temat udzielił sam złoty medalista olimpijski. Było do ciebie na Twitterze, kiedy anonsowałem twoją obecność w studio, natomiast większość z nich dotyczyła tego, ile złotych piłek zdobyłbyś, między innymi Tobias o to pytał, gdybyś trafił do Realu Madryt, więc chcielibyśmy też, abyś przypomniał, jak wyglądała ta historia tego niedoszłego transferu twojej osoby do Madrytu. No, historia jest bardzo krótka. Zostałem zaproszony na mecz reprezentacji Europy, którą prowadził Helenio Herrera. Mecz rozgrywany był w Szwajcarii. Wśród zawodników reprezentacji Europy byli m.in. dwaj zawodnicy Realu Madryt, Amancio i Velasquez. Tak nam się dobrze grało, że po meczu nic innego nie pozostawało im, tylko usiąść obok mnie i mówić: słuchaj Włodek, czy chciałbyś przyjść do nas? Ja mówię: przyjść, to ja nawet pieszo pójdę do was, tylko wy załatwcie, żebym ja mógł wyjechać. No i rzeczywiście oni spowodowali to, że prezes Realu przyjechał do Polski. Negocjacje w Zabrzu dosyć dobrze podobno przebiegały, nawet Gutnik był skłonny do tego, żeby rozmawiać na temat sumy transferowej, która wtedy opiewała na $1 000 000, a więc było to trochę pieniędzy w tych czasach. No ale niestety, no takie były czasy, jak tutaj mówiliśmy, Tomek, nam nie wolno było wyjeżdżać. No i wszystko oparło się o Warszawę i nie było zgody na to, żebym wyjechał na ten transfer, który był konkretny, dlatego że prezes Realu był w Polsce i negocjował. I wiem, że działacze Górnika byli skłonni do negocjacji. Ale to jest taki moment w mojej karierze sportowej. Okej, dzisiaj można gdybać, co by było, gdyby ile było. Wtedy? Ja wtedy, to powiem ci, to był 23 lata. 23 lata. Tak. Piękny czas na wyjazd do Realu. To był... Już 6 lat grał w Ekstraklasie, tak? Czy 7? 7 lat. 7 lat w Ekstraklasie, jak wyjeżdżał. Od 16 roku, nie? Tak. No już byłem 4 razy królem strzelców Ligi Polskiej, także trochę tam nakopałem. No oczywiście to wszystko było związane z tym, że tak jak tutaj Roman też powiedział, że wtedy klubowe drużyny liczyły się w Europie i nie ukrywajmy, że to było spowodowane tym, że Helenio Herrera powołał mnie do reprezentacji Europy, dlatego że dokuczyłem AS Romie bardzo, bardzo mocno w meczach pucharowych Górnika Zabrze i dla mnie to było duże wyróżnienie, że byłem w ogóle na tym meczu, a już fantastyczna sprawa, że taka oferta się znalazła. Ukrywam, że niejednokrotnie podpytywałem, kto był lepszy, Lubański czy Robert Lewandowski. Czy w ogóle można porównać te epoki, czy można was porównać jako piłkarzy? No grających na tej samej pozycji jesteście obok siebie w te 11 stulecia. To znaczy też trzeba by było popatrzeć na kryteria, prawda? Okej, jakimi kryteriami się tutaj będziemy posługiwać, co kto osiągnął, co kto zrobił. Natomiast porównywanie generacji naprawdę nie ma sensu, bo to się wszystko odbywało w innym okresie czasu. Inne były sytuacje, które po prostu spowodowały, że zawodnik tak czy inaczej grał. Ale na przykład szybkość można porównać jednego to i znaczy, drugiego. I już zaczął porównywać. Powiem tak, ty mówisz o detalach, prawda? Jeżeli mogę tutaj w jakiś sposób swoje umiejętności podpowiedzieć, to na pewno byłem chyba szybszym zawodnikiem aniżeli Robert. Wydaje mi się, że w bezpośrednich pojedynkach takich jeden na jeden troszeczkę lepszy od niego byłem. Chociaż ten ostatni mecz Lewandowskiego tak, pokazał, bardzo że ładna, jeden na jeden też bardzo, bardzo ładna bramka Roberta, tak, bardzo ładna i po indywidualnej akcji, ale wydaje mi się, że w całości kariery jednak tych indywidualnych akcji moich było dużo więcej i skutecznych. Natomiast porównywanie innych spraw, on ma tak fantastyczne wyczucie sytuacji podbramkowych. Bardzo często się mówi o tych liniach biegowych, prawda? On czyta grę i znajduje się w sytuacjach podbramkowych tam, gdzie teoretycznie można strzelić bramkę. I to jest coś, czego nie można się nauczyć, bo to trzeba po prostu wyczuć sytuację bramkowo. Wróćmy do osiągnięć naszej kadry. Kolejne lata przyniosły nam ponowne sukcesy. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 roku, gdzie pokonaliśmy Włochów czy też Brazylię. Następnie również brązowy medal na Mundialu w 1982 roku. Niestety od tego momentu tak naprawdę wszystko zaczęło się psuć, a nasi zawodnicy osiągali kiepskie rezultaty na arenie międzynarodowej. Świadczy o tym fakt, że od 1986 roku musieliśmy czekać aż 16 lat na zakwalifikowanie się naszych piłkarzy na Mundial,
który w 2002 roku odbył się w Japonii oraz Korei Południowej. Przejdźmy teraz jednak do wspomnień, które pamięta również młodsze pokolenie. W 2016 roku biało-czerwoni udali się na Mistrzostwa Europy do Francji, gdzie dosłownie świetnie się zaprezentowaliśmy, wygrywając z Irlandią, Ukrainą oraz remisując z Niemcami i końcowo wychodząc z grupy. Później przyszedł czas na mecz ze Szwajcarią, z którą wygraliśmy po zaciętym boju w rzutach karnych. I koniec naszej wspaniałej przygody na tym turnieju, czyli mecz z Portugalią, ówczesnym zwycięzcą Euro. Start i od razu gol Lewandowskiego. Niestety w dalszej części meczu Renato Sanchez wyrównał wynik spotkania, a Portugalczycy z Cristiano Ronaldo na czele przeszli do dalszej fazy turnieju. Euro 2016 to jednak największy sukces naszej kadry na przestrzeni ostatnich lat. Jak wygląda natomiast dyspozycja biało-czerwonych przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Katarze? Naprawdę bardzo dobrze. Każdy z kluczowych piłkarzy naszej drużyny notuje w ostatnich dniach świetne wyniki. Piotr Zieliński 9 meczy, 3 gole oraz 4 asysty. Arkadiusz Milik 8 spotkań i 3 bramki. Zaś Robert Lewandowski 8 meczy i uwaga, aż 11 goli oraz 2 asysty. Na dodatek do naszej kadry dołączył Matty Cash, który robi furorę w angielskiej Premier League. Niestety obecnie boryka się z kontuzją. Pytanie tylko, jak dobra forma w klubach naszych zawodników przełoży się na reprezentację. Na to musimy poczekać. Minimum do zbliżających się meczy w Lidze Narodów, gdzie Polacy powalczą z Holandią oraz Walią. A wy jaki sukces czy też mecz reprezentacji Polski wspominacie najlepiej? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!